Ale no na pewno myślę, że w tej chwili bonus w takim jest cyklu treningowym, że no miałbym duży problem. Myślę, że nawet mógłbym je pokonać. I to myślę, że mogłoby tak być. No jestem właśnie... Jest szacunek, Wojtek, zaoszczędzę ci tego, bo warunek był taki, że jak bonus wygra ze mną, tak? Tak. Wojtek, zaoszczędzę ci. Marcin, spokojnie, zobaczymy jeszcze trochę, masz 13 dni, żeby trochę schudnąć jeszcze, na spokojnie. Do czego to doszło, nie, żeby bonus z kogoś jechał o wagę? Ja chcę tylko zwrócić na to uwagę, nie? Bonus, ty grubasy. To jest nowy fit bonus i motywuje mnie, no słuchajcie, no 34 kg schud, to nie są żarty, także ja wcale muszę wam powiedzieć, że to nie jest tak, że ja go lekceważę. Widzę, jaką przemianę przeszedł, jaką pracę wykonuje. No i w związku z tym też pojechałem w góry. Wszedłem na Giewont, wszedłem na Nosal, wszedłem na Kasprowy. Pomaga mi teraz w przygotowaniach takich typowych pod MMA znakomity trener z Bielska-Białej, Damian Herczyk, któremu dziękuję za tą pomoc. Szkoda, że nie poznałem Damiana 10 lat wcześniej, jak jeszcze byłem piękny i młody i zdrowy. Natomiast myślę, że ta praca, którą wykonujemy, no mimo wszystko na tego przemienionego bonusa wystarczy. No właśnie, chciałem zapytać o tego przemienionego bonusa, bo miałem okazję to już lata temu, jeszcze zanim Fame istniał, rozmawiać z swoim dobrym przyjacielem, też zawodnikiem Fame MMA, Body Christem. Bonus po waszej walce, to jeszcze oczywiście poza Fame MMA. I on mówił o tym, że no jak bonus się odpali w ringu, to jest szajba i tego się nie da powstrzymać, tego się nie da zatrzymać. I teraz moje pytanie jest takie, czy teraz właśnie ten przemieniony, ten już bardziej zapoznany z kwestiami technicznymi bonus jest groźniejszy od tego bonusa, który leciał na szajbę? Wiesz co, nie, no po pierwsze ja już dojrzałem, tak, do pewnych rzeczy. Dojrzałem, mam 3,5-rocznego synka, mam narzeczoną tutaj Anitę, która tutaj siedzi, którą bardzo kocham. Moje życie się zmieniło. Kochani, na 3-4, o! 3-4! O! Zmieniło się moje życie o 180 stopni, zacząłem poważnie podchodzić do tematu, też do tematu tych sportów walki, zajarałem się tym. Pierwszy raz się za coś wziąłem i mam nadzieję, że wziąłem się za to dobrze. Wchodzę do oktagonu 26 października, no i po prostu urywam głowę Marcinowi Najmanowi. I Marcin Najman może tutaj swoje bajeczki opowiadać, ale on dobrze wie, że on ma tylko kondycję na te 30 sekund. On się bardziej zmęczy wejściem do tego oktagonu, niż samą tą walką ze mną w oktagonie. To potwierdzam. Zmęczę się bardziej wyjściem do oktagonu niż walką, bo nie potrwa dłużej niż 30 sekund. I to potwierdzam. Wojtku, chciałeś coś od siebie dodać? Znaczy chciałem dodać, że właśnie, no jeżeli Marcinie wygrasz z Piotrem, no to nie dojdź do tej walki. Ale jeżeli przegrasz z Piotrem, to twój kolejny rywal to Body Christ. To kto? Kto? Body Christ to taki... A kto to jest? A Body Christ jest tutaj chyba z nami gdzieś. Jest z nami Body Christ? Jest, Krzysiu, no. Także będziesz się bił... Ponieważ Piotr wygrał z Body Christem, czyli jakby, wiesz, to by była kolej rzeczy. No. Kolejna walka. Nie ogarniam. Ale trzymam kciuki, że... Nie ogarniam tej drabinki, natomiast widzę, że na emeryturę nie ma możliwości, żeby poszedł. Bogas, ale nie ma możliwości. Same legendy Fejbu. Nie ma możliwości, żebym poszedł na emeryturę, widzę. No nie ma. Mm-hmm. No do tego dojdziemy, bo wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze paręnaście osób na liście. Ale zmieńmy na chwilkę temat, bo tak rozpoczęliśmy od naszego main eventu, a tutaj mamy tak naprawdę trzy fenomenalne walki, każda godna miana main eventu. Mamy dwóch Marcinów, dwóch Marków. Marcin Najman, pytanie do ciebie. Wszystkie oczy są zwrócone w stronę bonusa. To jest na takiej zasadzie, że bonus, w sensie bonus... Jak tego nie wygra, on wciąż będzie, zresztą sam to przyznałeś, on wciąż będzie zwycięzcą. To, co on, jego droga, którą dokonał... Bonus już jest zwycięzcą. Dokładnie, jakby droga, którą przeszedł, to już jest jego zwycięstwo. Ale ty jesteś w zgoła odmiennej sytuacji, ty musisz to wygrać. I pytanie, czy dla ciebie jest jakaś dodatkowa presja, czy dla ciebie to jest kolejny dzień w biurze? Nie, no, wiecie, no nie można też tak nonszalancko podchodzić do sprawy i mówić, że nic się za 13 dni nie wydarzy, no bo to zawsze wyjście do oktagonu jest pewnego rodzaju wyzwaniem emocjonalnym. Natomiast no, ja naprawdę no, inaczej powiem. Tutaj kolega mówił przed chwilą o wizualizacji. Ja również widzę tą walkę i widzę tylko dwa scenariusze. Bonus, w związku z tym, że ma tam, nie wiem, chyba 12 czy 13 trenerów łącznie,
bo tam gdzieś co chwilę tam ktoś tam mu pomaga i tak sączą mu do głowy, Neymana wystarczy przewrócić i chłopie, już wygrałeś. I ja jestem przekonany, że tak mu od 3 miesięcy sączą. Natomiast scenariusze są 2. Bonus nabuzowany i wierzący w to, co mu mówi tych kilkunastu trenerów, wbiega we mnie w nogi po zapaśniczemu i wtedy dostaje albo kolano, albo prawy podbródkowy, jest znokautowany, albo nie chcąc właśnie ryzykować tego kolana i podbródkowego, wbiega centralnie jak pociąg i próbuje mnie złapać w klamrę i też przewrócić. No ale wtedy dostaje prawy krzyżowy i też jest znokautowany. Więc ja takie mam wizualizacje, jeśli chodzi o nową walkę i niczego innego sobie nie wyobrażam. I jedyne, co mogę tutaj powiedzieć, że spróbuję to zrobić jak najszybciej, jak najbardziej humanitarnie i mam nadzieję, że wszyscy wyjdą mimo wszystko z tego oktagonu zdrowi. Widzę, Marcin, że masz już jakąś tam taktykę właśnie na mnie, już znasz mój plan na tą walkę, ale chciałbym cię zaskoczyć i będzie zupełnie inaczej. Mogę nawet wygrać z tobą w twojej płaszczyźnie, bo wiem, że już jesteś emerytem, więc no już nie masz takiej kondycji jak kiedyś, więc myślę, że jak wytrzymasz te 30 sekund, no to z każdą sekundą po prostu spuchniesz. No i tak to będzie wyglądało, że będę cię tak mocno bił, aż odklepiesz, tak? Bonus, rzeczywiście uważasz, że to jest dobry pomysł bić się na pięści z mistrzem Europy byłym? Ale co, mistrzem WKU czy co? Okej, okay, dobrze. I Marcinie, chciałem na chwilę jeszcze wrócić do ciebie, bo wszyscy też oczywiście patrzą na tę fenomenalną przemianę Bonusa i liczą kolejne spadające kilogramy. A jak to wygląda u ciebie? No bo Bonus już żartował z tego, że to ty będziesz grubszy w tej walce. Ile w tym momencie pokazuje waga, jeżeli to nie tajemnica? 115, ja nie drgnie. Okej, okay, w żadną ze stron. No, poszedłem na Giewon, przyszedłem i znowu 115. Bonus, a jak u ciebie? No ja oficjalnie nie zdradzam mojej wagi, ale dużo mniej niż Marcin Neyman. Do ciebie. No od lat jesteś obiektem właśnie drwin, takich niewybranych żartów w internecie. Co sprawia, że tyle osób hejtuje Marcina Neymana? Jesteś w stanie jakoś dotrzeć do clou tego zjawiska? Wiesz co, no nie wiem, nie mnie to oceniać chyba. No, hejt jest zjawiskiem dotyczącym wielu ludzi, którzy zajmują się jakimiś takimi eksponowanymi branżami, no i tyle. Kiedyś, gdy taki rozpoczął się boom na MMA w 2009 roku po tej mojej walce z Pudzianowskim, Mariuszem, tamta promocja była taka dosyć nowatorska, jeśli chodzi o polski rynek. Ja miałem okazję być w Stanach Zjednoczonych na wielkich galach jeszcze przed tą walką, przed tą całą kampanią promocyjną i tam wiele takich rzeczy na swoje oczy widziałem i było to dla mnie dosyć normalne, że tam się tak buduje emocje, zainteresowanie. Myślę, że ludzie troszeczkę za bardzo na serio wzięli ileś rzeczy, których zostały tam wtedy powiedziane. Prawda jest taka, że z Mariuszem Podzianowskim nigdy nie byliśmy w żadnym konflikcie. Uważam, że jesteśmy kolegami i się szanujemy. Natomiast oczywiście zdarzały się też takie konflikty absolutnie autentyczne, takie jak z Saletą czy Trypałą. I tyle. No. Ja się nigdy, to co już mówiłem wam na poprzedniej konferencji, no ja się nigdy w życiu nie spotkałem z przejawami jakiegoś hejtu poza siecią, a to, jak w tym roku zostałem nad morzem przyjęty przez znajdujących się tam ludzi, to naprawdę no jeszcze no tak miłego przyjęcia jeszcze nie miałem w życiu. Także no, żeby wejść na plażę, musiałem każdorazowo z pół godziny spędzić na to, żeby każdemu zapozować do zdjęcia, żeby przybić piątkę. Oczywiście konsekwentnie każdy, kto o to poprosił, miał taką możliwość i było to bardzo miłe. Także ja, no mówisz o rzeczach, które gdzieś widzisz, czytasz, no ale ja w swoim życiu ich w ogóle nie one po tobie nie spływają, zauważam. Albo do ciebie nie dochodzą, nie, po prostu bezpośrednio. Nie do końca, bardziej ja dochodzą. Umiem czytać, ja umiem czytać. Ja nie to, że nie dochodzą, bo ja umiem czytać. Mhm. Natomiast chodzi mi o to, że w życiu poza siecią ja tego kompletnie nie dostrzegam. Okej. Okay. Pytanie takie w sumie do Bonusa i do Wojtka. To jest pytanie, które bardzo często chyba najczęściej pojawiało się od widzów. No,
widzowie chcą krwi, widzowie chcieliby zobaczyć face to face bonus BGC kontra Wojtek Gola jako przedsmak potencjalnej walki. Pytanie, czy jesteście w stanie przede wszystkim powstrzymać swoje zwierzęce instynkty, żeby tam nie wypalić? No i pytanie, czy widzowie by tego chcieli, to też jest bardzo ważne. Ale to w ogóle nie ma sensu, bo do takiej walki nie dojdzie. No to tym bardziej, jeżeli by do tej walki miało nie dojść... Jeżeli coś, no to tylko sobie samo face to face zobaczycie. No. Jeżeli by do tej walki miało nie dojść, pytanie, jak się na to zapatrujecie? Marcin, skończy się, że dostaniesz tego prawego krzyżowego na brodę i będzie po walce i tyle, no i będzie koniec tego twojego gadania, bo niepotrzebnie tylko tutaj, wiesz, mówisz, jaki ty to nie byłeś, czego ty tam nie osiągnąłeś. Wiadomo, cały szacunek dla ciebie, no ale to się skończy, skończę twoją karierę 26 października i już nikt nie będzie chciał z tobą walczyć, chyba że wyjedziesz do Niemiec na ogórki. A co do face to face'a z Wojtkiem Golą, jak się na to zapatrujecie? Możemy zrobić, ale słuchajcie, myślę, że nie wiem, czy już dobiliście ostatnio. Bono? Ochrona. Dobrze, ale kochani, no jeżeli tego chcecie, musicie im pokazać. Wojtek Gola, bonus BGC, chcecie tego face to face'a? Jest potrzebna ochrona. No dobra. No to bierzemy ochroniarzy, proszę bardzo. No tak niby siedzieli obok siebie tutaj. Nie brawo. A potężny włodarz tutaj już szykuje, ćwiczy. Nie wiem, nie mnie pytaj. No bonus jest fenomenalny. Bonus zapytał mnie, cytuję, wyjebać mu? No nie wiem. Jak chcesz otrzymać pensję, to chyba nie. Także przedsmak, być może, Gali, Fame, MMA 6, Wojciech Gola, bonus BGC, ale najpierw, tak moi drodzy, ale najpierw bonus ma do przejścia naprawdę ciężką przeszkodę do ścięcia. Wielkie drzewo w postaci Marcina Najmana. Mini Mike. Ja w sumie mógłbym zapytać tylko Marcinie ciebie, bo mamy taką rozkminę. Jeżeli udałoby ci się pokonać bonusa, to kogo zapracujesz na kolejnego rywala? Wiesz co, no kolejka, jak wiecie, jest bardzo długa i można oczywiście zrobić coś takiego, że możemy na kolejnej konferencji na przykład zrobić losowanie, jak w Totolotku, nie? Nie wiem, czy 49 już by uzbierało, ale możemy... Ale ty nie musisz nic losować, Marcinku, bo to się skończy 26, już nikt nie będzie z tą walczył, bo przegrasz to na pewno. No to gdyby tak było, to faktycznie losowanie byłoby niepotrzebne. Jednak w moim odczuciu to losowanie... mogłoby się odbyć. Bo wtedy wiemy, że bije się z Body Christem. To zrobimy wtedy... Marcin, mogłoby się odbyć, ale się nie odbędzie. No proste, jak jebanie. Żyj w tym przekonaniu, bo przynajmniej się wtedy lepiej śpi. Jestem przekonany. Także żyj w tym przekonaniu. Bonus i wszystkiego dobrego. Natomiast można zrobić również takie losowanie jak przed Mistrzostwami Świata, czyli dolosowywać ich z tych różnych grup. No. Uzbierałoby się już tylu. No